Płyta, którą niedawno ukończyłam, bazuje na naturalnych brzmieniach. Zawiera odgłosy natury, słychać mongolskie instrumenty, dwustrunowy igil czy chiński eru, który brzmi jak to chińskie skrzypce, a nasze skrzypce brzmią jak słychać vibrato. Połączenie tego tchnienia i oddechu strun i zachodniego brzmienia to świetna mieszanka. Uwielbiam to łączyć, więc płyta jest właśnie takim połączeniem tego wszystkiego. Pure string thing is a beautiful combination. I love to mix those. Tapo violin. This is a violin that has a tape playback head mounted on the bridge of the instrument and on the To skrzypce, do których przymocowany jest odtwarzacz taśm i zamiast strun ma fragmenty taśm, na których można grać smyczkiem. To wydaje dźwięk jak dawniejszy rewoks. Wydaje taki wsteczny dźwięk. Lubię też palindromy. Audiopalindromy są oczywiście zupełnie odmienne. W języku angielskim słowo Bóg to od tyłu pies. W audiopalindromach nigdy nie można przewidzieć, co się stanie. Dla mnie język jest muzyką. Lubię sposób, w jaki ludzie pauzują, jak się powtarzają, jak modulują głosem nawet w monotonnym języku. Język polski jest zbliżony do języka angielskiego, biorąc pod uwagę, że nie ma zbyt wielu tonów. To bardzo równoważne. Język nie brzmi jak włoskie bel canto. Pitches. It's a very even language. It's not doing like Italian is the one. It's not the bel canto talking. Zdecydowaliśmy się, by zaprosić w tym roku artystów z kraju, w którym od ponad 200 lat bez przerwy dochodzi do konfrontacji, czyli z Ameryki. Stąd obecność Laurie Anderson, Johna Zorna, Billa Laswella i Philipa Glassa. No idziemy jak gdyby po brzegach, jak gdyby omijamy całą tą kulturę popularną, cały ten mainstream kultury, tylko dotykamy raczej tych miejsc programem, gdzie już się zaczyna eksperyment, gdzie się zaczyna kultura wysoka, gdzie się poszukuje czegoś nowego, a z drugiej strony, gdzie są głębokie, takie korzenne pokłady naszej kultury. Narodowy, autentyczny śpiew pochodzi z tych stron. Współczesne pieśni z całego regionu. Jakieś 200 kilometrów na wschód od Lublina jest ta ukraińska tradycja. I ważne jest to, że ja te pieśni sama zapisywałam podczas folklorystycznych wypraw wiele lat temu i to rzeczy, z którymi ja już długo żyję. XX wiek zaczął się od tego, że Igor Strawiński, pochodzący z tego regionu, z północno-zachodniej Ukrainy, napisał Święto Wiosny i te dzikie fragmenty orkiestry, które tam się pojawiły, związane są z tym, że on usłyszał ukraińską narodową pieśń na Wołyniu, regionie, który sąsiaduje z Lubelszczyzną. Ja uważam, że muzyka elektroniczna to radykalny kierunek sztuki i kultury, któremu bliżej do folklorystycznych, radykalnych kierunków niż jakiemuś innemu. Mnie się wydaje,
wydaje, że ta muzyka jest związana ze Strawińskim. Analizując jego harmonię, można powiedzieć, że to jest duch narodowego ukraińskiego śpiewu. No właśnie, to точно спектр народного украинского пения. Teraz najważniejsza dla mnie jest czystość tradycji i stylów i to, jak tę tradycyjną kulturę zachować. Ja rozumiem, że folkloru za jakiś czas nie będzie, ale dopóki on jest, można próbować łączyć go na przykład z muzyką elektroniczną, której nie wystarczy robić bez zaangażowania. Oczywiście można usiąść w studio, wszystko zafiksować, ale taka muzyka jest martwa. Zapis jakaś taka martwa. Akwen Music to jest taki nurt muzyki międzynarodowy zresztą, który polega na używaniu zabawek dźwiękowych w wykonywaniu muzyki na równi z instrumentami profesjonalnymi. Wszyscy na przykład toi pianiści, czyli profesjonalni pianiści, którzy grają na małych zabawkowych pianinach, nazywanych z angielska toy piano, to są profesjonalni muzycy, jest to poważna scena, kompozytorzy, którzy piszą na te instrumenty utwory. Także jak najbardziej profesjonalna. Przy czym, jeśli nawiązuje Pani do zespołu Małe Instrumenty, to ten zespół jest zdecydowanie pomiędzy, czyli i poważnie traktujemy muzykę, pracujemy nad nią, ale z drugiej strony często gramy tak, jakbyśmy poważni do końca nie byli. Mamy ze sobą bardzo duże wyposażenie na scenie, które stanowi jednocześnie scenografię. Na innych projektach małych instrumentów takiego wyposażenia, że tak powiem, zauważyć nie można. Eskres, zdechły pies. Liczanki polskie to wynik fascynacji właśnie tak, tego typu literaturą dziecięcą, nieprzygotowywaną dla dzieci, nie przeinfantylizowaną, tylko literaturą tworzoną przez dzieci i dającą wyraz pewnych dziecięcych trosk. Nie zapominajmy, że wyliżanki to są formuły mentowania, czyli takiego magicznego zaklinania niektórych sytuacji. Teksty tych wyliczanek bardzo często nie mają swojego logicznego uzasadnienia i brzmią naprawdę jak zaklęcia. Małe instrumenty i wyliczanki polskie to jest gdzieś na styku tej prawdy, o którą mi chodzi, czyli nie udajemy, że gramy lepiej niż gramy, że brzmimy lepiej niż brzmimy, bo na pewno wielu osobom nie podoba się taka propozycja, ponieważ jest to muzykowanie na wskroś odmienne od profesjonalnego i tak samo jak teksty wyliczanek nie są przecież profesjonalną poezją, ale czy muszą być? And the Angels of the Universe, yes, soundtrack. Probably due to the fact that they're... Lognið breyðir klæði, lengir vindar andaná. Af því fyrir mæði. Þá reyðir háum stað. To jest specjalnie skomponowane na tę okazję, bo bardzo lubię polską muzykę i polskich kompozytorów. Jednym z moich przyjaciół był Szymon Kuran, któremu dedykuję ten koncert.
Także jednym z moich ulubionych twórców jest Krzysztof Komeda, polski kompozytor muzyki filmowej. Tak więc ten koncert jest rodzajem hołdu dla dwóch polskich wybitnych kompozytorów. The music is specially arranged for this occasion. Ég hef reikað eftir ísum allan veg til þín Til að kveikja von með vísum Var nú þörfin brýn I was 12 years old when I heard Krzysztof Kometa's music first time. Miałem 12 lat, kiedy po raz pierwszy usłyszałem muzykę Krzysztofa Komedy. To był film Głód produkcji duńskiej, gdzie muzyka brzmiała doskonale. On był znakomitym muzykiem jazzowym, a ja staram się być taki jak on, choć nie wiem, czy mi się to uda. Muzyka polska, począwszy od Chopina, głęboko mnie wzrusza, ponieważ jest prawdziwa, pochodzi wprost z serca. Ja staram się czynić tak samo. Lagst í eyði löngu litla heiðar kvotið fyrr á leiðum hafa hér augir freyð og noti. Wien hat ja neben der klassischen Musikszene, also neben Mozart, Haydn, Beethoven, Wiedeń obok sceny muzycznej, którą wypełnia klasyka, Mozart, Haydn, Beethoven, ma także prężnie działającą scenę muzyki eksperymentalnej. Sehr viele Veranstaltungsorte auch für experimentelle Musik, für improvisierte Musik, für zeitgenössische Musik. Są muzycy, którzy tworzą muzykę elektroniczną. Jest wiele miejsc, gdzie grana jest też muzyka eksperymentalna, współczesna, a to wszystko dzieje się obok siebie. Z pewnością to nie przypadek, że nasza muzyka rozwinęła się właśnie tam. Mamy ogromny targ warzywny w pobliżu miejsca, gdzie odbywają się nasze próby i to dla nas bardzo istotne, że te instrumenty znajdują się w zasięgu naszych rąk. To z pewnością pewien rodzaj opozycji do klasycznej muzyki, gdzie muzyka jest bardzo tradycyjna, standardowa, a instrumenty, na przykład skrzypce, mają po 100 lat. Nasze instrumenty mają pół dnia i już musimy tworzyć nowe, a więc to chyba taka opozycja do tej wirtuozerii. Halben Tag, danach müssen wir sie neu bauen. Also es ist vielleicht auch eine Gegenbewegung zu diesem Virtuosentum. Każda próba i każdy koncert wiąże się z tym, że musimy pójść na targ warzywny i najpierw znaleźć nasze instrumenty, potem następuje kolejna faza, kiedy to musimy te instrumenty złożyć, skonstruować. Jest kilka takich instrumentów, jak na przykład instrumenty z dyni, które można kupić na targu i stale używać, ale inne instrumenty, jak na przykład flet z marchewki, musimy ciągle robić od nowa. A po koncercie instrumenty dajemy w prezencie publiczności, można z nich zrobić zupę warzywną, a przed nowym koncertem wszystko tworzymy od nowa. Von den Gemüsequalitäten. Każdy koncert jest trochę inny. Istnieją także drobne różnice w jakości warzyw w różnych krajach. Są kraje, gdzie trudno dostać pewne gatunki warzyw, wtedy musimy improwizować.